Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z programu dróg samorządowych w Bielawie powstanie nowa droga w parku przemysłowym, która pozwoli na skomunikowanie kolejnych terenów inwestycyjnych. Myślę, że ta inwestycja, którą tutaj mamy obok, inwestycja firmy Domino, zadała kłam wszelkim tego typu spekulacjom, że to są drogi donikąd, że to są drogi dla sarenek, bo inwestycje wykonane kilka lat temu spowodowały, że w zasadzie wszystkie nieruchomości gruntowe, które były bezpośrednio przy drogach i też odpowiednio uzbrojone, zostały przez gminy sprzedane. Więc dzisiaj jesteśmy na etapie zbrojenia kolejnych działek w infrastrukturę drogową, w infrastrukturę towarzyszącą, która na dzisiaj już została wkopana w ziemię. W tej chwili trwają prace już przy samej budowie jezdni. Wartość zadania to jest 920 tysięcy złotych i co ważne, 50% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, więc dotowana inwestycja. Ja tak mogę powiedzieć obrazowo, że dzisiaj zakopujemy w ziemię pewien skarb, który w kolejnych latach będziemy wykopywać już z odpowiednim narzutem, bo skomunikujemy około 5-6 hektarów gruntów gminnych, które będziemy sprzedawać, tak szacuję, między 50 a 60 zł, więc tutaj naprawdę kilka milionów jest do odsprzedania kiedyś. Ale najważniejsze, że to jest teren aktywności gospodarczej, aktywności przemysłowej, gdzie będą powstawały zobowiązania podatkowe, gdzie będą tworzone nowe miejsca pracy, więc ze wszech miar dla miasta ta inwestycja jest bardzo mocno pożądana. Z jakiego funduszu zostały pozyskane środki? Fundusz Dróg Samorządowych, czyli no taki program, który jest następcą tych słynnych schetynówek. Dofinansowanie 50%, więc bardzo fajnie, jeśli chodzi o tego typu inwestycje. Co też bardzo ważne, bo jeszcze do niedawna tej infrastruktury towarzyszącej nie można było finansować w ramach tego programu, a od tego roku właśnie taka możliwość zaszła, więc tutaj, tak jak powiedziałem, pod ziemię zostały wkopane właśnie ta infrastruktura towarzysząca. To też dzięki temu teren będzie już w pełni uzbrojony i będzie czekał inwestorów. Przy okazji chciałbym się spytać, bo czasami słyszę takie zarzuty, że jest tutaj takie pomieszanie przemysłu, domki jednorodzinne, domy wielorodzinne. Czy tak miało być? Można powiedzieć, że plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje dla tego terenu, jak najbardziej przewidywał tego typu rozwiązania. I tu też już trzeba bardzo tak sięgnąć do głębokiej historii rozwoju tej części miasta. Był kiedyś pomysł budowy drugiego etapu obwodnicy. Podejmowaliśmy kilka prób zdobycia dofinansowania na dokończenie połączenia osiedla 25-lecia z drogą na Dzierżoniów i dopiero przy trzecim podejściu udało się zdobyć dotację na zadanie, które mówiło o rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej. Więc priorytet walki z bezrobociem, priorytet tworzenia nowych miejsc pracy, a ówczesny plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu mówił o tym, że to są domki jednorodzinne tylko. Więc aby uwiarygodnić później wskaźniki dotacji na drogę, gdzie gmina dostała 1,5 miliona euro dotacji, należało dostosować plan tak, aby te wskaźniki móc wyrobić. I postanowiliśmy wówczas, że połowa tego terenu, czyli około 20 hektarów, zostanie przeznaczona na strefę aktywności gospodarczej, natomiast pozostała część będzie przeznaczona na funkcje usługowo-handlowe i funkcję mieszkaniową, wielorodzinną i niskiej zabudowy. I tak też ten plan został zmodyfikowany, więc wszyscy ci, którzy budowali swoje domy później, już po zmianie tego planu, wiedzieli o tym, że przeznaczenie tych terenów jest właśnie taką funkcją mieszaną. Połączenie strefy aktywności gospodarczej, strefy handlowo-usługowej i strefy mieszkaniowej. Więc zaskoczenia tu nie było, bo najpierw był plan, a dopiero później zabudowa. Też równolegle powstawały drogi, które skomunikowały dopiero ten teren, uzbroiły i dopiero ta zabudowa ruszyła, kiedy plany już były uchwalone, jak dobrze pamiętam, w 2006 roku. Także tu nie ma żadnego zaskoczenia, żadnych niespodzianek. Kto chciał wiedzieć, to wiedział. I jeśli zdecydował się na inwestycję, to myślę, że dzisiaj nie powinien narzekać. Dzięki tej inwestycji gmina Bielawa w najbliższych latach z pewnością pozyska nowych inwestorów i kolejne duże wpływy do budżetu miasta.